Uwaga, ciśniemy na draga. Okej, moi drodzy, wchodzimy i dostaliśmy właśnie wiadomość, że można odebrać nowy samochód z tych znalezionych, a moim nowym znalezionym samochodem jest Peel P50. Został dodany do garażu i teraz... Peel P50. What the fuck? Najmniejszy samochód świata. Czy to jest w ogóle samochód? To jest zabudowany motorek. Albo nie wiem, go-kart zabudowany. Weźmy go sobie. Ja pierdolę. Da się go jakoś w ogóle zrobić? Nie wiem. Nie wiem, co można z nim zrobić. Ja mam tutaj coś podobnego, to jest BMW Isetta. To był jeden z pierwszych samochodów, jakie w ogóle sobie kupiłem w Forzie Horizon. Ale wiecie co, ten Peel P50, on jest jeszcze mniejszy od Isety. I Isetta przy nim to jest jak Koenigsegg Agera przy moim Volvo. Naprawdę. Naprawdę, ale w Fordzie możemy zrobić dużo rzeczy. Możemy zrobić prawie wszystko. Myślę, że z tego Peela też będziemy w stanie dużo wyciągnąć. Także tutaj zobaczcie, no nie możemy liczyć za wiele atrakcji i no nie ma nawet klimatyzacji, tak? Nawet nie wiem, czy wycieraczka przypadkiem nie jest ręczna. Zobaczmy sobie. Da się tu wsiąść? Jest chyba ręczna ta wycieraczka. Widzicie, tu jest... A nie, jest jakiś tam przełączniczek i chyba jest silnik. Także ten, czekajcie, tutaj coś można zrobić, co to jest? Dawaj bodykita. Wyjechałem, nacisnąłem nie ten przycisk, co chciałem. Zobaczcie, jak w ogóle wygląda postać. Może macie możliwość jeździć tutaj w Koenigseggach, Aventadorach, w różnych super samochodach. Nagle dostajecie takiego Peela P50 i co? I coś próbujecie z nim ogarnąć, nie? Dobra, jeszcze raz. Próbujmy tutaj... Aha, fajnie, kurwa. Dobra, nieważne. Znowu wyszedłem, bo myślałem, że tam się otwiera szybę, a tam się po prostu jest ikonka od wyjeżdżania z tego. Czy chcecie, żebym sprawdził, jak on brzmi, jak on jeździ bez tuningu? Czy od razu walimy tuning i sprawdzamy, co się da z nim zrobić? Sprawdźmy go, jak on jeździ bez tuningu. Na draga go! Ej, bez kitu! Dawaj, jedziemy nim na draga. O kur... Co? Sorry! Jedziemy! Zmolił się na dwójce. Jedziemy na ten... Nie, no poczekajcie, pojedziemy na draga bez tuningu. A nie wiem, co można z nim zrobić, czy w ogóle można z nim zrobić cokolwiek. Jedziemy. To jest widok z maski. Nie wiem, jak oni go zrobili, ale jest trochę maski, rzeczywiście. Gdzie oni ukryli ten silniczek? Mały chip-chip taki dosłownie. To niezły dragster. Ta zajebisty. Okej. No dobra, no, sprawdźmy. Dobrze. Peel P50, zobaczcie. 3 kW, ktoś tutaj obliczył, że to jest 6 koni mechanicznych. Albo 8. 8 Nm. Moje Volvo ma 500 chyba. 510 albo 520. 141 kg. No i super! Będziemy się tutaj ścigać z Isettami. Ale czekajcie, oni mnie rozwalą tu chyba. Samochód dragowy. No ja podejrzewam, że będzie ciężko wygrać. Jak szybko podjechał. What? Ciekawe, kiedy zrobią ten... malowanie do niego z Angry Birds. Kurde no. Ej, patrzcie, Isetta mnie goni. No nie! To nie fair. Nie może tak być. My go zaraz przerobimy, kurde. Na co on ma napęd w ogóle? Na przód? Musimy to sprawdzić. Ja nie wiem, czy on ma napęd na przód, czy na tył. A silniczek jest chyba pod siedziskiem. No i przegrałem.
Kurde, mogliśmy obejrzeć powtórkę. Bo tam był watch replay. No to bardzo ciekawe. Napęd na tył ma, tak mówicie. No dobra, no. No i super. Wbiliśmy nowy poziom. Napęd na trzy koła. Nie, on ma napęd. O, zobaczcie, nawet super wheel spina. Zobaczcie, jak z pilem super idzie gra. I tutaj wygramy jakiś samochód pewnie. O, Ferrari. Ferrari wygraliśmy i w ciul kredytu, zobaczcie. I warto grać tym pilem, nie? No dobra, ale to, wiecie, to był wyścig dragowy bez żadnego tuningu. My to zaraz zrobimy, tuning. Ciekawe, co mamy do dyspozycji, co nam twórcy dali do dyspozycji do najmniejszego samochodu świata. Do tuningu. Nie, ale czekaj, bo myślę, wyjechaliśmy, tu jest... Właśnie, może dobry nasz utrk jest. Na pewno zrobimy swap, nie wiem czy zrobimy swap silnika, skrzynię biegu wymienimy na jakąś rajdową, a może w ogóle nie ma żadnych opcji tuningowych i nie da się go przerobić jakoś fajnie. Pil nie ma wstecznego, co? Jest. W tej grze jest. Ma napęd na cztery koła. Ma napęd jeszcze dodatkowo na nogi. Wiesz, rozpędzasz się z nim i wtedy masz lepsze przyspieszenie. Musisz go popchać trochę, nie? Wtedy jest fantastycznie. No i fantastycznie. Dobrze, to jedźmy sobie go teraz przerobić. Obniż zawieszenie. Ty, a właśnie! Sprawdzimy, czy da się wymienić felgi. Może dystansę wpierdzielimy? Jakieś zawieszenie driftowe? Co tam jeszcze? No z silnikiem tu nie poszalejemy raczej. V12 to nie włożymy nigdzie. Chyba, że taką małą V12 jak do RC Autek. Są też takie. Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem jeszcze, dopiero co sobie go odblokowaliśmy. Nie sprawdzałem jeszcze, co w tym samochodzie jest, ale coś czuję, że i twórcy Fordzy podeszli do tego samochodu tak żartobliwie, no więc zerknijmy. Okej, okay, możemy teoretycznie jakieś ospoilerowanie. Sprawdźmy. Jaki mały cip tutaj mamy pod tym, zobaczcie. Widzicie? Po cholerę to! Po co mi lepsze prowadzenie w tym samochodzie, jak w każdej chwili, przy każdej prędkości możemy z niego wyskoczyć i nic nam się nie stanie. Dobra, usuńmy to. Spoiler. Widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale jest na górze taki mały cip tutaj. Pozdrawiam Bitry, dziękuję za donate. Znacie ten tego takiego mema, to jest takie małe skrzydełko gdzieś w jakimś tam Golfie przyklejone z tyłu na bagażniku i taki podpis It's something! To jest właśnie to. Dobra, spokojnie, wszystko po kolei. Możemy tylko usunąć te takie chromowane elementy. Zobaczmy, możemy zrobić swap silnika. Okej, okay, możemy włożyć silnik od jakiegoś motocykla. Ciekawe. No na pewno się tym posłużę, bo podejrzewam, że możemy zrobić napęd na cztery koła. Przecież sorry, na wszystkie koła. Nie na cztery koła. Możemy dać turbinę. Już jest w klasie C. O kuźwa, to jest już całkiem dobry samochód. Możemy dać opony, no niestety offroadowe, ale zobaczcie jakie śmieszne. To są offroadowe? Tak, to są offroadowe, stokowe opony. No dajmy je sobie, bo one to drastycznie zmniejszą. Można felgi inne. Jakie malutkie felgi! What the fuck? Patrzcie na to. Taki mały cip. Możemy tu felgi inne zainstalować. Co? Dajmy takie. O kuźwa. Możemy zwiększyć cel! Patrzcie na to. Kuźwa. Co oni tu zrobili z tym samochodem? Znaczy z tym. To nie jest samochód. To jest to. Ej, przyspieszenie mamy 10 na 10. Jak Bugatti Chiron. Więc nie wiem co się stanie jak my wyjedziemy z tego garażu. Ja pierd, co oni zrobili? Ej, możemy klatkę bezpieczeństwa chyba wrąbać. Pewnie, patrzcie na to. Je, gdzieś tam klatka.
Nie widać jej, to tylko na szyby jest chyba. Na przednią szybę. Dobra, niech będzie. Ty czekaj, bo nam się waga zwiększyła. 6 kilo w tym samochodzie to jest poważna... O, ale zła... Ho! Ty, my mamy... Tego pila zrobiliśmy do S1! Ten samochód jest w klasie S1! Ej, to już jest całkowity tunik, ale mamy go w klasie S1. Ale wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że on niewiele waży. On teraz po tym tuningu waży 244 kg. Normalnie najlżejsze takie samochody jak na przykład Ariel Atom ważą po 500 kg. To już jest takie, wiecie, odciążone sama tylko konstrukcja z rur, tak? A normalnie samochody to tam ważą po 1,5 tony, po tonę, te takie wyścigowe, nie? A tutaj mamy wagi tylko, zobaczcie, 244 kg i dlatego on jest w klasie S1. Tylko pytanie, co się będzie działo z tym samochodem, jak żeśmy go teraz tak zrobili? Nie jestem pewny, czy możemy coś tutaj jeszcze porobić z tym tuningiem. O kur... Przepraszam bardzo, ale my chyba możemy nim koło 300 km na godzinę jechać. No to już jest poważna prędkość. Wydłużyliśmy trochę biegi i maksymalna prędkość to 231 km na godzinę. O, rzecz w mordę. Jeśli chodzi o amortyzatory, no to tutaj nic nie zrobimy. Bo niestety nie możemy tutaj tego zainstalować. Możemy zwiększyć docisk i możemy się pobawić dyferencjałem. Jakim cudem możemy regulować dyferencjał z tyłu, skoro z tyłu mamy tylko jedno koło? Ktoś mi powie, na czym to polega? Bo ja nie wiem. Droga się podpali jak w Powrocie do przyszłości. Takim samochodem mógłby się jeździć legalnie w Polsce, mając prawko AM. No, czekaj, zobaczmy ile on ma tych koni teraz. Aha, tu nie mogę tego sprawdzić. Najlepiej kup se teraz Chevroleta sportowego. Ej, daj spokój, teraz to będziemy tym. Ale no, powiedzcie mi, o co chodzi z tym dyferencjałem? Ja go całkowicie zablokuję i tyle. Jeszcze skrzydła. No. Zrób negatyw z tyłu. Ej, bez kitu. Da się? A nie, zobacz, nie mogę tu nic zrobić, bo jest zablokowane. Nie można tutaj zawieszenia instalować innego niż standardowe. Proszę, dlaczego z tyłu jest dyferencja? Prawa strona koła może się obracać inaczej niż lewa. To jest prawda, teoretycznie, ale w praktyce tak nie jest. O kurde. No dobrze, zainstalowaliśmy sobie inny silnik. Inne fantastyczne felgi. Nasz PIL P50. Aż mu się to koło, zobaczcie, zatapia tutaj. Taki mały bug jest w grze. Tutaj jest silniczek. To oczywiście nie jest ten od tego, to jest taki zwykły silniczek, tak jak mieliśmy w tym samochodzie, ale jest on odkryty, no, jest, ja nie wiem. Nie wiem, do czego jest ten samochód. Ale dobra, jedźmy nim już, zobaczmy. Patrzcie na to. Patrzcie, jak się trzęsie, jak dodaje gazu. Zaraz wybuchnie. Bokiem teraz. Zaraz go postawimy bokiem, spokojnie. Uwaga! Ciśniemy na draga. O kurde! Co? Ej, dopiero nim jechałem i on ledwo z miejsca ruszał. Ale teraz... Co to było? Czemu on tak wyrwał? Ale patrzcie, jak te kółka się zatapiają pod ziemię w ogóle. Jedziemy na draga. Uwaga. Ja pierdolę. Co oni zrobili z tą grą? Teraz to im damy wycisk na tym dragu. O wy mordę!
co się stało? No i widzicie, i to jest właśnie zaleta niskiej wagi pojazdu. Jeśli mamy niską wagę, no to mocy nie musimy mieć dużo, żeby robić rozpierdziel, prawda? Jedziemy na draga, teraz im pokażemy, co potrafimy. Ja wiem, co możemy nim zrobić. Ej, wiecie, co nim zrobimy? Porobimy nim skoki. On powinien polecieć daleko. Dobra. Spróbujmy. Ej, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem w żadnej grze wyścigowej. Co tu się odpierdziela? What the fuck? Ja będę tym samochodem jeździł chyba... Jak będę miał zły dzień, wbiję do Fordzy i autentycznie będę nim tutaj napierdzielał cały czas. No i zobaczymy teraz, kurde. Zobaczcie, jakie nam fury teraz dobierze. Kurde, ty! Ja taki trochę słaby start miałem, nie? Zobaczcie, jaka różnica czasu, sekunda ponad. Jeszcze raz. Ej, ja się zaraz będę z Aventadorem ścigał tutaj. Seria, zaraz pójdę na wyścig, gdzie będą Aventadory i inne super samochody. Zrobimy rozpierdziel. Trochę rzuca nim. Oh, fuck. Osiem sekund. Ciekawe, jaki tu jest ten rekord czasu. Gdzieś to jest lepsze od Koenigsegga. Ile to ma do setki? Dawajcie na jakiś wyścig z Aventadorami. Ja mam jeszcze trochę herbaty, muszę to świętować. Jakie macie pomysły? Co z nim robimy? Piszcie na czacie, koniecznie. Dawaj na drifty. O, fuck. Cośmy tu odpierdzielili. Ej, zaraz ultima odblokujemy. Check you out. Well, you're through to the next round. O, a co to? Drifty na koło go. Tutaj chyba mamy jakiś drag, tak? Co to za drag jest? Po wodzie? Ej, zobaczcie, tutaj jest jakiś drag po wodzie. Beach drag. Ścigaj się kontra Bugatti Chiron. Bugatti jest chyba w S2, więc to nie wyjdzie, on jest tylko w S1. Ale na pewno możemy się ścigać tym samochodem z jakimiś hardkorami, nie? Wybierzmy się, o tutaj mamy jakiś wyścig. Ciśnijmy na ten wyścig i zobaczmy, weźmy sobie jakiegoś tam, jakieś tam samochody z klasy S1. Ale nim strasznie rzuca, on jest strasznie nadsterowny. Coś ty tu odjebało, ty. Jakie on ma przyspieszenie. Tylko nie wiem, jak będzie na zakrętach. Może być ciężko właśnie. Ale spróbujmy. Coś... Nie, no na zakrętach ciężko będzie. On się odrywa od ziemi. Na dyferencjał zablokować? Nie tam. Jakoś damy radę. Byleby na prostych dawał. Przydałoby się ten, żeby zawieszenie inne zainstalować. To byśmy go jeszcze obniżyli, czy coś. Ale tak, on dobrze przy... Jakim cudem on w ogóle tak się zbiera? Nie rozumiem tego. Pozamiatam wszystkich, no nie wiem. Musimy bardzo na zakrętach zwalniać. Okej, jedziemy tu. Wow, ciężki jest. Najlepsze jest to, że tutaj w ogóle nie trzeba hamulca używać. Jak puszczasz gaz, to jest tak jakbyś hamował. Kurde. Dobra, mamy tutaj jakiś wyścig szosowy. Dosyć długie, proste. Spróbujmy. Boję się. Nie wiem, co się stanie z tym samochodem. I weźmy tak, żeby się ścigać z tymi super samochodami, to wybierzmy sobie... Wybierzmy sobie...
Car type, anything. O właśnie, anything, ale... Z klasy S1 na pewno nam się jakieś samochody pojawią. Dobra. Weźmy sobie dobre warunki pogodowe. Nie wiem, ale coś mi tutaj gra na pewno hardkorowego dobierze. Z klasy S1 to wiecie. Jak F1. To uczucie, kiedy takie pierdzikółko jest szybsze od twojego auta w realu. Wiesz co, to jest szybsze chyba od większości aut, z którymi będziemy się ścigać tutaj. Więc tak, dobrało nam różne samochody, również takie ze starszych etych. Dobra, jest jak... Ożerz w mordę. Tylko na zakrętach jest lipa. Ale tak, to może jechać. On z piątki leciutko ten. Na zakrętach lipa jest, jak widzicie, nie? Ciężko jest skręcić. Bardzo duży promień ma. Nie mogę za bardzo tu gazować, bo... Ale głupie samochody nam dobrało, nie? Powinno jakieś tam Ferrari chociaż czy coś. Żeby było śmieszniej. A jeszcze coś tam wymyślimy, żeby gra nam pokazała takie ten, też lepsze samochody. Znaczy one są tam potuningowane, te, z którymi się ścigam. Wyobraźcie sobie na multiku, nie? Jedziesz sobie, nie wiem, czym tam możemy jechać, jakimś takim fajnym samochodem sportowym, a tu cię taki chip mało wyprzedza. Nie wiem, czy uda mi się wygrać, na razie 7 pozycja. Bardzo ciężko na zakrętach. Dobra, ciśniemy jej. Wow! Oh shit! Co się tu wydarzyło? Czekaj. Mnie zaczęło podnosić. Zmienimy kamerę, bo ja kurde nic nie widzę z tego środka. Trzęsie. Tu go zaczęło coś podrzucać. No oni tu mają wysoką prędkość maksymalną, więc ciężko, ale... Jak... Czemu on się tak... On na koło staje! On staje na tylne koło, ja zobaczę powtórkę tego wyścigu. Zobaczymy, co się z nim dzieje, ja nie mogę teraz nawet... Ale on chyba staje na koło przy tych wyższych prędkościach. The fuck, co się z nim dzieje? Chyba trzeba go będzie trochę ten, porobić, nie? Daj zawieszenie driftowe, no właśnie nie można tutaj zawieszenia zainstalować. Co się odpieprzyło? Ej, wiedzieliście o tym, że to można tak tuningować tutaj? W tej grze? Ale ciężko go naprostować nawet. Zobaczymy powtórkę. Na powtórce można dokładnie się przyjrzeć, co temu samochodowi się działo. Musimy znaleźć taki wyścig, gdzie jest mało zakrętów. No ten był chyba taki najbardziej gładki, a i tak ciężko mi się było wyrobić na jakimkolwiek zakręcie. Ja pierdzie... Może tu powoli. Wyścig na plaży? Kurde, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Patrzcie na to. Gdzie są te kółka? Zobaczcie, kółka się zanurzyły pod ten, pod piach. Trzeba w ten grząski po... O! Pierdziele! Co oni zrobili z tą grą? Ja, ale... No i fantastycznie! Dobra, dawajcie tego draga. Tylko się nie zakop. Oj, tu na plaży fajnie. Fajnie się jedzie. Dobra, Bonneville, startujemy to.
Albo czekajcie, weźmy ten. Też wszystkie samochody. Super letra, o. Cyk. Niech się pojawią tam jakieś lambosy. Ten samochód został zakupiony jakieś 700 000. A to i tak niedużo. Gdzie on ma silnik, ja się pytam. Dobra, uwaga. Startujemy. Audi TT też się pojawił te same. Dobra, startujemy tutaj. Z czwórki? Trochę przesadziłem. Nie no, jeszcze raz. Wbiłem od razu czwórkę, a chciałem trójkę wbić od razu, bo na jedynce nie ma co ruszać. On za ten, za mocny jest. Jeszcze raz. Dawaj porównanie z Isetą. O, wyszedłem. A nie chciałem wyjść. Porównanie z Isetą. Ja myślę, że Isetę też można mocno porobić. Jak tego małego smarkacza można tak zrobić. Nie to. To podejrzewam, że tamtego to... A tamten jest bardziej stabilny. Ciekawe czy... Właśnie, ciekawe jak on śmiga. A dobra, weźmy to. 700 000 za taki chip to mało. Dokładnie. No i jeszcze sprawdzimy kontrapociąg, koniecznie. Dobra. Nie mają szans. Ty, jaki długi ten drag. No? O kurde. Fajny ten drag jest. No i pięknie. ...17 sekund. No i fajnie. Jeszcze została nam ostatnia próba. Czyli... Czyli kontra pociąg. Musimy znaleźć tory. I znaleźć pociąg. Łatwizna. Tylko trzeba ruszać z trójki, bo on na tej jedynce jest zbyt nerwowy. Właśnie, chyba ogarnęliśmy sobie Ultimę 1020. A to jest też mocny samochód. To się nazywają dymy. No, nieźle zapierdziela ta fura. O, myślałem, że ten... Że 75 tysięcy mi wpadnie. Kolejny drag. Kurde, ja to wszystko wygram tym samochodem. Nie, no dobra. Dobra, mam to gdzieś. Nerwowy pil. Dobra. Nie no, taki wyścig nie ma sensu, to my się teraz bawimy, tak, tym samochodem. Oczywiście, że lepiej sobie... Dobra, nowy samochód został dodany do mojego garażu i to jest właśnie ta nowa Ultima. I teraz tak, jeśli chodzi o pociąg, to jego tory są gdzieś tu. Fuck. Można ciekawie nim skręcać. Nie dla osób, które mają klaustrofobię. No zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Okej, tu są jakieś tory. Jedźmy tymi torami już tutaj. On, widzicie, on z czymkolwiek się zderzy i strasznie odlatuje. Więc jak tutaj pojawi się pociąg, to ino roz będzie. On chyba z tej strony jedzie jakoś. On by tak idealnie pasował na te tory. A nie, on między torami się mieści. Ja wale. Mamy naprawdę spory wachlarz samochodów w tej grze. Od ciężarówek do takich małych chip-chipów. No rzeczywiście brakuje trochę tych motocykli, nie? Ciekawe by było z motocyklami. Jedziemy szukać pociągu. On jedzie na pewno z tej strony, tylko nie wiem czy teraz będzie śmigał. Trzeba na niego trochę poczekać, bo on tak w odległy... Po której stronie jest kierownica? No właśnie, to jest dobre pytanie. Oj, czekajcie. Dobra. To jest dobre pytanie. Po której stronie powinna być kierownica w tym samochodzie? Nie no, to jest jak McLaren F1. To jest po środku. Dobra, szukamy ciaponga. Ciężko będzie się na niego rozpędzić, ale myślę, że samo uderzenie, jak pociąg jedzie w okolicach 160 km na godzinę,
to samo to uderzenie powinno sprawić, że ten samochodzik odleci. Czy ja na pewno? Dobrze. Jedzie, 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 patrzcie. Huh. O kurde. Nieźle odleciał. Ja wale. Jedziemy go gonić. No właśnie, chodzi też o to, że ten pociąg tak aż mocno nie uderza, nie? Ale tego pila dosyć srogo wywaliło. Wiecie, co będzie ciekawsze? Jak się połączymy już w jakąś jedną sesję, będziemy razem grać i wtedy będziemy uderzać w siebie, na przykład ktoś weźmie Unimoga, rozpędzi się do tam 200 km na godzinę i wtedy uderzy w pila i to będzie ciekawe. Bo ten pociąg, on nie jedzie jakoś tam super szybko, a wydaje mi się, że jest tak zrobiony, żeby też nie uderzał innych graczy jakoś mocno, wiecie? Bo on zdecydowanie przy takiej prędkości powinien zadawać większe uderzenie chyba. I tak to wygląda. Niewiele tutaj było widać, bo jest już ciemno. No ale chyba nie ma sensu się bawić z pociągiem, to do pila to sobie jeszcze wrócimy właśnie, jak będziemy grać więcej razem online, nie? Pościg pilów bez kitu. W Brytanii powinni mieć elektryczne pociągi. O, takie jak w tym. Jak są w Japonii, nie? Ten pociąg z Forzy 3 to uderzał. No tamten to tak, tamten to walił. Jeszcze robiło się takie coś, że się wychodziło do menu i wtedy cię dodatkowo wywalało jakoś mocniej. A teraz w Forzie tutaj jest tak zrobione, że jak wychodzisz do menu przed uderzeniem, to pociąg przez ciebie przenika, co jest takie słabe trochę, nie?